Najniebezpieczniejszym zwierzęciem na świecie jest komar. Boisz się lwów, tygrysów, wielkich białych żarłaczy? Masz rację. Jednak szansa, że cię zaatakują i zabiją, jest bardzo niewielka. Najniebezpieczniejsze zwierzę na naszej planecie jest bardzo małe i nie pozwala ci spać w nocy swoim bzyczeniem. To komar. Komary zagrażają życiu człowieka, ponieważ przenoszą malarię, dengę, żółtą febrę, wirusa Zika i inne ciężkie choroby. W rezultacie każdego roku zabijają miliony ludzi na całym świecie. Znanych jest ponad 3000 gatunków komarów, których samice wysysają krew ofiary aparatem gębowym. Potrzebują krwi do rozwoju jaj, ale jednocześnie mogą zarazić człowieka groźną chorobą. Najbardziej zabójcze są tropikalne komary widliszki przenoszące malarię, komary egipskie zarażające ludzi żółtą febrą i komary tygrysie. Na obszarach ich występowania najlepiej spać pod moskitierą i stosować specjalne środki owadobójcze. Czasami trzeba łykać odpowiednie pastylki lub zaszczepić się przeciwko chorobom, którymi mogą nas zarazić te owady. Na drugim miejscu wśród najniebezpieczniejszych zwierząt na świecie jest wąż. Co roku od ukąszenia węży umiera około 100 tysięcy ludzi. Szczególnie niebezpieczne są niemrawce indyjskie i jadowite węże koralowe, występujące w Ameryce Północnej i Południowej. Większość ludzi nie przeżywa ich ukąszenia. Nasze wierne czworonogi mają co roku na sumieniu od 30 tysięcy do 50 tysięcy zabitych. Psy mogą roznosić przez ugryzienie wściekliznę, groźną chorobę, która prowadzi do śmierci, jeśli człowiek nie był na nią zaszczepiony. Jeśli chodzi o duże zwierzęta, to liczba zgonów z ich powodu jest niska. Dla człowieka najniebezpieczniejsze są krokodyle, hipopotamy i słonie. A rekin żarłacz? Oczywiście lepiej nie przebywać w jego pobliżu, ale znacznie większe jest ryzyko, że zostaniesz poparzony przez wyjątkowo jadowitą osę morską, kostkomeduzę śmiercionośną. Czytała Krystyna Czubówna. Poleca wydawnictwo Nasza Księgarnia.